No seru wszystkich, no, no pierwsze powiemy o tym słynnym oscypku. Od dawien dawna był, bo cała historia była wyrabiany, ale tylko wyrabiany był w sezonie, a jestem w mniejszym jak teraz się go robił, bo teraz się go robił od świąt wielkanocnych, jak eksportujemy jagnięta do Włoch, małe i później doimy owce i kończymy w październiku. Można je przetrzymywać, ale jest taki zbyt na serio duże owce, oscypek prawdziwy, że nie ma sensu go przetrzymywać. Nie chodzi o to, żeby zachować wuja, który się będzie umiał bić. Tylko takiego człowieka, który se potrafi poradzić w różnych sytuacjach życiowych. I w robocie, i tam, gdzie będzie ciężko, że będzie potrafił się przewrócić, że będzie potrafił... Kręgosłup jeszcze był na swoim miejscu, żeby się biedra chłopu nie stała. Tu widzimy uderzenia, po których zawodnik przewiduje. Po prostu robię to, co lubię i tym zarabiam na życie. Czy to jest pierwszy jarmark, w którym pani bierze udział? Jarmark Podhalański drugi. Czy większe zainteresowanie jest w tym roku niż w poprzednich latach? Nie, uważam, że jest mniejsze. Czy pani, nie wiem, bursztyn, tak? Są szlachetne kamienie, czy generalnie tylko... Generalnie podstawowa zasada w mojej firmie to jest, jak robić, to jest to robić coś naprawdę dobrego, z dobrego materiału. Wszystko jest naturalne, czyli kamień, szkło, len, juta, papier. Nie ma żadnych sztuczności. Czy aniołki cieszą się dużą popularnością? Między innymi tu na Podhalu tak. A czym to może iść? Nie wiadomo właściwie. Proszę? Czym to właściwie idzie? Nie wiadomo, że akurat aniołki. No, górale z reguły są bardzo religijni, w związku z tym jakieś symbole religijne są dla nich jakąś świętością i chętnie je mają u siebie, prawda? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Może narysują, co w ciągu tych 5 lat stało się pozytywnego w naszym regionie, w naszym kraju, w naszej Małopolsce. Z czym nam się kojarzy Unia Europejska? Zapraszamy wszystkich do konkursu i w takim razie poprosimy, ja powiem, na czym to polega. Więc tak, ja może wejdę, nie wiem, czy mi się uda. Słuchajcie, jeśli pokażę, jeśli się nie dobije, mogę, zaczynamy? Tak, 3, 2, 1, start. Jeśli nie dobije do końca, to nie... Tak, prawda? To nie zaliczenie punktu, prawda? Ale jeśli dobije do końca... Witam, skąd jesteście? Z Nowego Targu. Jak wrażenia z jarmarku podhalańskiego? No spoko, na razie. Miałeś okazję się wyszaleć teraz, tak? Tak. Pociągając tego typu zabawy? Trochę. Trochę. Powiedz mi, czy zostaniesz na koncercie Maryli Rodowicz? Tak, będę. A byłeś wczoraj na Kasi? Byłem. Coś jeszcze ci się podoba w tym repertuarze, który tutaj jest proponowany? Nie wiem. Że sportowe rano, co były. Mhm. Powiedz mi jeszcze, jak masz na imię, żebyśmy wiedzieli. Patryk. Patryk było nam miła. Okay. Dzięki. Jesteście z Nowego Targu? Dobra. Dziękuję bardzo. A w ogóle wam się podoba na jarmarku? Niestety nie, ponieważ gwiazdy są... Nie takie, jakbyście oczekiwali? Tak jest. A kogo byście chcieli zaprosić, gdybyśmy mieli na przykład pod waszym kątem patrzeć? Ja bym najchętniej, żeby wrócił Perfekt, tak jak parę lat temu. O, to bardzo chętnie. Tak, a kolega? WWO. Co takiego? WWO. A wiecie... Wiecie o tym, chłopcy, że ten zespół, który grał przedtem, Dmuchane Fotele, właśnie gra z WW? Nie wiedzieliśmy. No to już wiecie. To są panowie, którzy grają w Nowym Targu i naprawdę grywają z tym zespołem. To polecam ich. Dobrze, żebyście się im przyjrzeli. Dzięki. Dobrze, jak mieliście na imię? Benek. Piotrek. Hitler. Pięknie. Kolega się nie przedstawi. Dziękujemy. Yeah.
Sylwia, masz bardzo oryginalne rzeczy tutaj na stoisku. Zechcesz nam opowiedzieć, kto je wytwarza? Wytwarza je mój brat. Rodzony brat, który od niedawna zajmuje się twórczością odlewniczą. Są to, powiedzmy, odlewy kamienne. Wschodzą dzisiaj nie tak dobrze jak wcześniej, ale są bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo oryginalne i ludzie za duże zainteresowanie. I myślę, że za rok też tutaj ich będzie. Skąd jesteście w ogóle? Z Nowego Targu. Udało nam się tutaj spotkać Piotrka Lupiego, który jest słynną postacią Nowego Targu. Zechciałbyś powiedzieć coś na temat twoich odczuć na temat tego jarmarku jubileuszowego? No. Jestem drugi dzień, jest dużo przegadany. Mało się dzieje, jeśli chodzi o promocję tutejszych artystów, zespołów. No i co najgorsze, właśnie nie ma nikogo, może poza jednym jakimś zespołem. Co jest przykre, bo jednak każde miejsce promuje swoich artystów. No i moje odczucia są po prostu żenujące. Żenujące. Chleb ze smalcem cieszy się popularnością? Proszę? Chleb ze smalcem cieszy się popularnością? Tak, tak jest. Bardzo. Te papiórki, które mogą zostać martwe, jest nadzieja, że będą żyły wzajemną serdecznością i wzajemnymi potrzebami, bo miasto potrzebuje, żeby telewizja o tym się mówiła, ale telewizja potrzebuje też i miasto, które się wiele dzieje. Wiele brawa! Blisku będzie! Jest, porozumienie podpisane. Prosimy teraz o zabranie. Pasek do kamienicy, kłańcu przyjmują za nim.